Dziewczyny, dziękujemy wam za dzisiejszą ceremonię chaosu. Pokazała ona przede wszystkim, że są mężczyźni, ale są też mali chłopcy. Więc bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Tom i Tomek mają chyba co wyjaśniać. Po prostu nas zatkało, naprawdę nas zatkało. On to potrafi odwalić. Ja myślałam, że mam niewyparzony język, ale on w ogóle przeszedł wszelkie wyobraźnie i możliwości. Chcesz o tym porozmawiać? Wiesz co, tak naprawdę nie chcę się z tobą rozmawiać już więcej. Jakbyś mógł, to nie przychodź do willi. Korzystasz z mojej łazienki podczas mojej nieobecności. Nie pytasz się, czy ty jesteś przyzwyczajony, że u ciebie w domu ktoś przychodzi, wchodzi, korzysta z twojej wanny i tak dalej, a później piszesz do mnie takie rzeczy? Stary, ogarnij się. Może z nim to wyjaśnię za parę lat, jak dorośnie, ale dzisiaj nie będę z nim tego wyjaśniał, bo co on wie o życiu? Nic. Uspokoiłeś się? Możemy usiąść, porozmawiać? Możesz wyjść. Tak? Tak. Uszanuję twoją decyzję. Powiedział, co myśli. Umiem przyjąć krytykę. Gówniarz.